opowiedz, bo to jest ciekawa historia. On przyjechał do Polski z Portugalii, tak? Tak, tak. Motocykl zakupiony w Portugalii. Tam służył w armii portugalskiej. Oryginalnie w 1941 roku znalazł się legalnie w tym kraju w zamian za rudę wolframu i inne surowce, które dostarczali Portugalczycy do Rzeszy Niemieckiej. I ten motocykl przez wiele lat służył w armii portugalskiej, stąd zachował się w takim nienaruszonym stanie, praktycznie w oryginalnej farbie. Używany przez armię, więc remontowany również przez armię, czego dowód jest na przykład licznik prędkościomierz przedni, który widocznie był uszkodzony i wymienili go na prędkościomierz również od Cindapa, ale już powojennego, bo takie były części dostępne zamienne i takie stosowali. No właśnie, wiesz co, wielu może, to może być mylące dla wielu, że przecież ta farba to jest szara i w dodatku wcale nie jest matowa, ale wtedy matowych farb, jak rozmawialiśmy wcześniej, nie było. Poza tym ta szarość jest właśnie szarością militarną. Tak, tak. To jest niemiecka farba. Ona, no wtedy nie było takich technik, które pozwalały robić farbę matową, ale jednocześnie trwałą, która by nie odpadała, więc ta farba ma połysk. Dzisiaj te farby się robi innymi technologiami i można zrobić bardziej matowe, ale no nie ma co poprawiać oryginału. Tak po prostu miało wyglądać. W jakim stanie on trafił do ciebie? Bo czy on był zupełnie kompletny? Miał jakieś braki, jakieś uszkodzenia? Motocykl trafił w takim stanie, jaki jest w tej chwili. Z braków no to jest licznik, który jest założony od Cindapa już powojennego KS-601. I brakuje też podłóg, które w wojsku portugalskim najwyraźniej nie pasowały i zostały zamontowane inne ponóżki. Natomiast ogólnie to, co jest tutaj najważniejsze, wszystkie śrubki, wszystkie, łącznie od takiej śrubki, jak tutaj widzimy, mocującą tą atrapę zbiornika. No. Wszystkie są tak, jak powinny być w Cindapie. Czyli tutaj kwadracik jest, bardzo dużo śrub jest w rozmiarze 11, 7, 9, no nietypowe dzisiaj. Nietypowe nakrętki, nietypowe łebki. Tu wszystko jest tak, jak to powinno być zrobione. Potem widać jakby to, że to jest zamrożona skamielina z tamtych czasów. No właśnie, czyli zobacz, nawet to, że on nie ma tych podestów, to zostało zmienione jeszcze w czasach, kiedy służył w portugalskim wojsku ten motocykl, więc to też w zasadzie w pewnym sensie jest zmianą noszącą znamiona oryginalności. Tak ten motocykl tam funkcjonował. Tak służył, dokładnie tak on był używany. Otrzymałem od właściciela zdjęcie tego motocykla z defilady w Portugalii w 1946 roku, gdzie właśnie ten motocykl został uchwycony. Notabene jeszcze nadmienię, że w Portugalii służyły Cindapy KS-600, jak i BMW R12. Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się pokazać nam ten motocykl. Jest piękny. Myślę, że może wielu osobom posłużyć za wzór do renowacji, kompletacji, do tego, żeby zobaczyć, jak te motocykle były kompletowane fabrycznie, prawda? Dokładnie, dlatego też prezentuję go dla Twojego czasopisma, do Twojego magazynu, żeby można było z tego korzystać. Uważam, że jak restaurować, to należy dążyć do oryginału, do stanu jak najbardziej zbliżonego, w jakim typie opuszczonego. Bardzo Ci dziękuję.